Mrożone produkty były znane w Chinach już ponad 3000 lat temu, ale dopiero w 1922 roku Clarence Birdseye, przeprowadzając badania na Labradorze, doszedł do wniosku, iż szybkie mrożenie można wykorzystać na skalę przemysłową. Popularne mrożonki uratowały już niejedną gospodynię domową i tak jak przygotowanie ich nie jest specjalnie trudne, tak ich produkcja to już nie taka prosta historia. Ja nazywam się Szymon Szymański, a to jest program Chcę tu pracować. To nie scena z Breaking Bad. Tak właśnie wyglądają pierwsze oraz ostatnie etapy produkcji żywności. To tutaj, nad wszystkim, od opracowania receptury, przez optymalizację produkcji, aż po kontrolę jakości, czuwa nikt inny jak technolog żywności. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wyższe wykształcenie w zakresie technologii żywności lub towaroznawstwa, a także odznaczać się doświadczeniem w zakresie technologii żywności. Spełniając te wymogi, początkujący kandydat na stanowisko technologa żywności może liczyć na około 3000 zł netto. Średnia zarobków w skali kraju to około 3700 zł netto, a doświadczony technolog może liczyć nawet na 5700 zł netto. O tym jednak, czy nadajesz się na technologa żywności, i tak koniec końców zadecyduje Twój żołądek, gdyż nie każdemu z rana podejdzie chociażby zapiekanka z szynką i pieczarkami. Statystyki nie kłamią. Polacy po prostu bardzo lubią mrożonki. Rocznie kupuje się ich u nas około 92 miliony kilogramów za kwotę 770 milionów złotych. Wzrosty w konsumpcji to także wzrosty w produkcji. Polska już teraz jest jednym z europejskich liderów w produkcji mrożonych owoców i warzyw, ale także gotowe dania mają u nas naprawdę duże znaczenie. Dynamiczny rozwój branży fast moving consumer goods można zauważyć chociażby na przykładzie polskiego lidera dystrybucji mrożonek firmy Iglotex, która to w roku 2020 z pomocą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otworzyła nowy zakład produkcyjny w Skurczu, w którym właśnie się znajduje. Firma Iglotex zatrudnia ponad 3000 pracowników w całej Polsce, w tym dzisiaj i mnie, na stanowisku operator linii. To właśnie operatorzy wcielają w życie receptury technologów. Aby ubiegać się o to stanowisko, wymagane jest wykształcenie minimum zawodowe, a mile widziane również średnie. Dużym atutem będzie także doświadczenie w produkcji. Początkujący operator zarabia około 2700 zł netto. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku to 3200 zł netto, a z czasem dojdziemy do pensji 3800 zł netto. No ale żeby zacząć zarabiać, musimy zacząć pracować, więc dzisiaj na warsztat bierzemy zapiekankę. No to bierzemy się do pracy. Tu jest jak gdyby całe serce mieszania ciast. Tutaj mamy wstęgę grubą, która się nakłada jedno na drugie. Kęsy ciasta, dzieli nam kęsiarka. Wszędzie musi być posypywane mąką, żeby nam ciasto nie przykleiło się do taśmy. Rozładowany produkt trafia do garownika. Tutaj jest cały system załadunku do pieca. No i tutaj jest całe sterowanie piecem, gdzie ustawiamy na kwestii czasu temperaturę wypieku. Tu możemy sobie sprawdzić stopień wypieczenia zapiekanki. Ciepłe. O Jezus. Tutaj jest już ostatni proces, który wykonujemy na piekarni. Produkt idzie do studzenia. Dalej jest następna jak gdyby zmiana, która bułki kroi. Stroj idzie do tunelu mroźniczego, jest opakowany.
Zapewniamy stabilność i ciągłość zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Na kilku trasach zapewniamy darmowy transport. Oferujemy naszym pracownikom dofinansowania do świąt, dofinansowania do zajęć sportowych, w czasy pod gruszą, zapomogi, pożyczki zakładowe. Ogromnie ważną kwestią jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Mogą oni korzystać z prywatnej opieki medycznej, z ubezpieczeń grupowych. Finansujemy testy na COVID. Nieustannie też inwestujemy w podnoszenie kompetencji naszych pracowników. Mają oni zapewniony udział w różnego rodzaju ciekawych projektach, szkoleniach, w licznych rekrutacjach wewnętrznych, a co za tym idzie również możliwość awansu w ramach naszych wewnętrznych struktur. Ja dzisiaj przyczyniłem się do produkcji kilku tysięcy zapiekanek, które być może trafią do Waszych rąk. A Wy, co zrobiliście dzisiaj pożytecznego ze swoim życiem? Jeżeli jeszcze nic, to obczajcie całą resztę odcinków Chcę Tu Pracować, a ja widzę się z Wami w nadchodzących materiałach. Do zobaczenia!